Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Corley. Zapraszam do najtrudniejszego filmu, z jakim przyszło mi się zmierzyć tu na kanale. To co widzicie, to jest ekran, który wita mnie każdego dnia. I to już od dobrego pół roku, który naprawdę każdego dnia poprawia humory i zaglądam tu kilka, jak nie kilkanaście razy na dobę. Ale to nie z tego powodu ten odcinek jest najtrudniejszy dla mnie. A z tej racji, że licznik widzów niedawno przekroczył liczbę 2000, o, za co wam naprawdę nie wiem jak bardzo mocno dziękować. Może o, włączę jakiś film w międzyczasie, niech sobie leci w tyle. O, to nie, to zobaczycie niebawem. A dlaczego ten odcinek będzie tak ważny, to dowiecie się też już za chwilę. Jak wspomniałem, niezwykle trudno mi było zabrać się za nagranie tego odcinka, czy też go nagrać. Próbowałem już przy 500 widzach, przy 1000, czy 1500, teraz przy 2000 i prawie zbliżyliśmy się do 2500. Ale mówię, nie, trzeba zacząć działać i w końcu podziękować za to, co zrobiliście, za te wspaniałe pół roku, w którym przeczytałem setki, jak nie tysiące komentarzy zawierające jeszcze większe ilości miłych słów. Nigdy w życiu bym się nie spodziewał, że kanał rozwinie się do takiego stopnia i tak to będzie wyglądało. Poznałem też wiele, wiele wspaniałych osób. I wiem, że poznam ich jeszcze więcej. Tak samo jak z komentarzami, będzie jeszcze więcej. Dlatego chciałbym też wam podziękować już od razu do przodu. O, ale od tego będą inne odcinki specjalne. Przez długi czas myślałem, co mógłbym wymyślić na taki moment. Sami proponowaliście nawet, że może jakiś live byśmy zagrali na żywo. Pracuję nad tym. Muszę przyznać szczerze, że właśnie przyszła dzisiaj antena. Będę ją jakoś w tym tygodniu montował, później będę czekał na router. No właśnie, jakbym gdzieś zniknął w połowie tygodnia, to znaczy, że montowałem antenę i nie do końca to wyszło. Później będę kombinował z routerem, później będę kombinował z ustawieniami i myślę, że samego live'a zostawimy na kolejny odcinek specjalny. Gdzieś może w okolicach 5000, może nie, może szybciej, bo przyszłoby nam czekać jeszcze rok, a może jeszcze w ogóle byśmy się tego nie doczekali. A wszystko robię w tym kierunku, żeby się udało, więc live na pewno będzie. Ale jeszcze nie teraz, choć chciałbym już nawet teraz z wami tak zagrać czy pogadać na czacie, bo to musi być dopiero świetna sprawa, tak porozmawiać sobie podczas gry. Druga propozycja, jaka pojawiła się w komentarzach, chyba nawet częściej niż gra na żywo, to było stworzenie filmu, czy też serii filmów Q&A, gdzie zadawalibyście pytania na temat kanału, czy też tego, jak tu pracuję nad tym wszystkim, czy też jakichś innych pytań dotyczących właśnie Corleo, tak powiem, ponieważ ciężko mi mówić o czymś takim w momencie, gdy, o, jak jeszcze zaczynałem, to Q&A było czymś takim zarezerwowanym gdzieś u mnie dla osób, które naprawdę osiągnęły, o, bardzo wysokie szczeble YouTube'a i nie chciałbym, żeby to jakoś tak źle wyszło, ale z drugiej strony tak sobie dzisiaj myślałem, że jest wiele osób wśród widzów, które sam chciałbym poznać bardzo dobrze, a także dowiedzieć się czegoś więcej na ich temat, więc myślę, że to może działać też i w drugą stronę, dlatego postanowiłem się przełamać. No i właśnie jedną z rzeczy w tym odcinku specjalnym będzie, może tak to lepiej nazwę, przygotowanie do Q&A, które chciałbym, żeby pojawiło się na początku maja. Dlatego pod tym filmem możecie zadawać pytania, które chcielibyście zobaczyć w tym odcinku. W tym, czyli w tym, co się pojawi, tak? W tym pierwszym. A ja postaram się na nie odpowiedzieć. Zobaczymy, jak wyjdzie. Może rzeczywiście to będzie coś, co będzie pojawiało się cyklicznie, częściej, a może po prostu jeden taki odcinek i gdzieś ten pomysł zakopiemy. Zobaczymy. Zresztą tak widzieliście nieraz, lubimy testować różne rzeczy na kanale i patrzymy, co się sprawdza, a co nie. Dobra, to żeby był jakiś porządek z tymi pytaniami, to przed każdym pytaniem w nawiasie kwadratowym poprosimy o literę P. Wtedy będę wiedział, że ma ono wylądować na filmie i jeżeli tylko uda mi się to wszystko tak fajnie zmontować, zdziałać, to postaram się wrzucić tych pytań jak najwięcej, a może i nawet wszystkie. Po prostu zobaczymy, jak to wyjdzie. Nigdy nie miałem do czynienia z czymś takim, więc to też będzie dla mnie pewna nowość. Okej, to są propozycje od was. Często przewijały się w komentarzach, dlatego myślałem, że no, chyba trzeba się przełamać i jakoś pójść w tym kierunku. Miałbym jednak też jeszcze dwie propozycje od siebie.
Pierwsza to w sumie prośba, a mianowicie zastanawia mnie, czy dałoby radę z tych filmów, które już powstały do tej pory, czy będą powstawać w najbliższym czasie, stworzyć coś na wzór Funny Moments. Pewnie wiecie, o czym mówię, ponieważ jest to takie dość popularne. Tylko chciałbym zrobić to w dość nietypowy sposób, jako że trudno mi samemu oceniać fragmenty, które nagrałem. Tym bardziej, że często gdzieś w komentarzach śmiejecie się z czegoś, czego kompletnie nie zauważyłem, że powiedziałem, a naprawdę strzeliłem gafę, czy powiedziałem coś głupiego. Dlatego to też by była mała prośba do was, że jeżeli macie jakieś urywki, które pamiętacie, czy które zauważycie podczas najbliższych nagrań, czy w ogóle zobaczymy przez jaki długi czas, to gdybyście mogli w nawiasie kwadratowym z literą F obok podawać czas, link do filmu i czas do filmu, w którym pojawił się urywek, który wam tak bardzo się spodobał, to byłbym bardzo, bardzo wdzięczny. No i właśnie pierwsze osoby, które znalazły dany fragment, jeżeli on by zjawił się na filmie, czy też byłby tam umieszczony, będą właśnie oznaczone w tym miejscu, że to jest fragment znaleziony przez tę osobę, czy zaproponowany przez tę osobę. Tak, oczywiście będę jeszcze analizował te fragmenty, które prześledzę, czy one rzeczywiście mają jakąś szczyptę humoru, czy czegoś zabawnego. Jeżeli tak, no to właśnie myślę, że to by było takie wspólne dzieło. Jeżeli by wyszło, no to by było dość fajne. Kiedy taki film się pojawi? Jak długo możecie wysyłać takie propozycje? Myślę, że bezterminowe. Jeżeli będzie materiału na jakieś 5 minut, wtedy spokojnie będziemy mogli coś zmontować i to też będzie coś fajnego na przyszłość, taka fajna pamiątka czy podsumowanie tego czasu, który tutaj spędziliśmy razem na kanale. Okej, ale powiedziałem o dwóch rzeczach. To jedna to była właśnie ta prośba, a druga jest przyjemniejsza, w sumie najprzyjemniejsza chyba z tego wszystkiego, a mianowicie w najbliższym 13 odcinku City Skylines, który jak widzieliście jest już na kanale i tylko czeka na to, żeby go odpalić, szykuję konkurs, właśnie konkurs z okazji 2000 widzów. Jednak, żeby nie przedłużać tego filmu w nieskończoność, zapraszam już do samego konkursu pod 13 szczęśliwy odcinek City Skylines, a w tym miejscu wam jeszcze raz bardzo ogromnie dziękuję. Po prostu, no bo dla mnie też trudne zadanie, bo ciężko znaleźć słowa, które nie można by było wyrazić wdzięczność, radość, oj, te wszystkie emocje, które zafundowaliście. Mam nadzieję, że to dopiero początek i będziemy mieli jeszcze więcej okazji, by spotykać się w tego typu filmach. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Czy też trochę pogadał tym razem? Trzymajcie się, hej!